20% rabatu na produkty marki Boker z kodem VADEMECUM20 na stronie togo.com.pl. Serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Cześć Maćku. Cześć Piotrze. Czyli Maciej Stefaniak. I Piotr Bogdanowicz. Czyli ja. Jeszcze w tym roku nie było unboxingu, nie było nowego urządzenia, ale my dla Was mamy. Urządzenie prosto od firmy Tamet z Olsztyna, czyli na warsztat bierzemy Infiray, a dokładnie jaki model? TH50. TH50. Jak V2. V2. Jak usłyszeliśmy, ma to zawrócić rynek i przewrócić patrzenie. Dotychczasowe tak? Patrzenie. W tamtym roku testowaliśmy jedno z urządzeń przez cały rok Infiraya i rzeczywiście byliśmy zadowoleni, jak wyjdzie to urządzenie. O tym dowiecie się właśnie w tym odcinku, ale zanim zobaczycie, to my przechodzimy do standardowego pokaż kotku, ten co case masz w środku. W środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Zatem otwieram. O, jak przy każdym Infirayu można zagrać w karty. Czyli co mamy? Ogrzewacze do zerowania celownika, tak? To miłe. Jest. To miłe, tak zwane takie warmery. Warmery, tak. Tak, tylko fajne. One są okrągłe i no. Mają taśmę też samoprzylepną, więc tak naprawdę wieszamy sobie zwykłą kartkę papieru. Mhm. Czy też tarczę, na środku jej przyklejamy to, ale od razu powiem, warto czasem przyczepić takerem dodatkowo ten warmer, dlatego że potrafi podczas strzału, jak jest dykta jakaś tam, powiedzmy, ta tarcza jest przyczepiona do jakiejś twardszej powierzchni, to pociski różnego typu potrafią to już przy pierwszym strzale rozwalić. Okay. No, zatem warmery mamy umówione, mamy standardową szmatkę z nadrukiem. Mamy tutaj też. Nie, tego nie było w komplecie. Jak nie było w komplecie? Nie, w związku z tym, że jesteśmy już gotowi do przystrzelenia, tak, i do przetestowania tego urządzenia. Mamy już na urządzeniu mamy już montaż, ale też dołożyłem akumulator. Trzeba pamiętać, że to jest ogniwo, które ma o modelu 18500, czyli ten krótszy, nie jest ten z tych długich. Rozumiem, takich. Że nie ma go w zestawie. Nie ma go w zestawie, a szkoda. A szkoda, tak naprawdę, przydałby się. Powinni dodawać do każdego takiego urządzenia od razu gotowy set taki, który nam umożliwia użytkowanie w pełni. Jeżeli przyjdziesz do strzelca kupić tuba, to będzie. Okej. Okay. Świńskie ucho. Tak, guma skrócona. Okay. Już nie takie długie. No właśnie, niedługie. Nakręcana? Nakręcana też. Okay. Jedni chwalą, drudzy nie chwalą. Montaże, których my akurat nie używamy ze względu na to, że my montujemy tego tuba na Strassera. Prosty chiński montaż na szynę Picatinny. Idziemy szybciej, bo wszyscy czekają na urządzenie. Damy nie? Radę. A ja damy dziś zacząłem z drugiej tego, strony. Ale jest taki se. Sieciówka, kabelek i uwaga, tadam, i jest oto on, tube TH50. V2. Na montażu już gotowym do zamontowania na naszego Strassera. Maciek, z racji tego, że ty go będziesz testował, zakładamy go na twojego Strassera, czyli na Carbona, i z niego będziemy strzelać, opowiadaj. Ja też powiem, słuchajcie, jedną rzecz. Ostatnio w komentarzu pod którymś filmem ktoś napisał: nie dawajcie temu łysemu, grubemu dokręcenia sprzętem, bo zepsuje. Zatem ja dziś nie kręcę, żeby nie zepsuć. Opowiadaj, Maciek. Później będę pisać, że ten włochaty, ten drugi. Ten włochaty to się zna, nie? Duża soczewka oczywiście, wiadoma sprawa. Nic się nie zmieniło. Regulacja ostrości. Fajnie tylko, że ona chodzi luźniej i nie muszę się boksować jakby z tą regulacją podczas już składu i tylko chęci korekty minimalnej do tego, żeby lepiej jeszcze użyć nasz cel. Kontroler jest w górnej części. Te kontrolery w tych nowych Infirayach, czyli ten joystick, tak? Czy jak to też można nazwać? Joystick, możemy nazwać joystick. To jest
cichy. Prawie że bezdźwiękowy. Mhm. I też nie leci, że przekręcę i on się prawie że w kółko kręci, tylko po prostu chodzi to bardzo fajnie, tak płynnie. Jeżeli chodzi o akumulator, też się nie zmieniło nic. Mamy dodatkowy akumulator. Oczywiście są jeszcze wbudowane akumulatory 18650 w środku. Czyli ten pakuje. Podaje producent, o tak, w ten sposób. Producent podaje, że na fullu 10 godzin pracy. Okay. No, jest to już na pewno dużo. No, dłuższy czas użytkowania. No tutaj pod tym kapslem mamy typ USB-C. Port USB-C, tak. Regulacja ostrości ekranu. Włącznik, wyłącznik, tak, odświeżanie, kolejne przyciski też do zmieniania parametrów, tych takich szybkich, to też tak. Jest fajne, że nie muszę wchodzić gdzieś w menu, tak, tylko po dłuższym przytrzymaniu kolejnych też przycisków też zmieniają nam się różne funkcje. W instrukcji obsługi do urządzenia jest wszystko ładnie opisane, więc nie ma z tym problemu. 640x512 to jest rozdzielczość sensora. 12 to jest ten rozmiar piksela. No i tu jest, co jest hitem, tak według mnie, bo już można powiedzieć, że patrząc w dzień, czy w ogóle na jakikolwiek w sumie dystans, to rozdzielczość ekranu 2560 bodajże na 2560. Pięknie. Bardzo duża rozdzielczość, co jakby przechodzi nam na bezpośrednio, można powiedzieć, na jakość obrazu przy powiększeniu cyfrowym również, tak? Czyli po prostu, no i teraz tak, 3,5 razy powiększenie przy parametrze sensora, rozdzielczości sensora, 3,5 razy to już jest naprawdę dużo. Sporo, porównując to do innych równorzędnych urządzeń, tak od razu można powiedzieć, że no, ten cel jednak na dalszym dystansie będzie lepiej widziany. Pierwsze wrażenie nasze po odpakowaniu i po, tak naprawdę musimy Wam się przyznać, po wstępnym przetestowaniu, bo tak jak widzicie, mamy założony już montaż, czyli mamy wstępnie urządzenie ustawione, teraz pojedziemy je przystrzelić i będziemy robić też testy. Wstępne takie wrażenia są naprawdę dobre. No tak jak tu wychodzimy sobie. No. Przed sklep. Tak? Patrząc na ludzi przechodzących wokół, no, robi wrażenie. Robi wrażenie. Czy zrobi na Was wrażenie, czy zrobi to na nas większe wrażenie? O tym jeszcze dzisiaj, więc pozostańcie z nami dalej, a my już pakujemy to wszystko, zabieramy karabin i lecimy na Dolinę Żwirową do Nietkowa. Zobaczymy. Okej. Okay. Będziemy strzelać? Prosimy również o komentarze ewentualnych użytkowników tych urządzeń, jeżeli ktoś już ma, miał porównanie też z innymi urządzeniami, bo często też jest tak, że ktoś miał jakąś inną markę, czy też inny model, później przeszedł na przykład na to, to zachęcamy do tego, aby opisywać swoje historie.
No i co, Maciek? Nadszedł ten czas, gdzie warto by było powiedzieć kilka słów o sprzęcie, który tak naprawdę ty testowałeś. No tak. No, bardzo mi się podoba. I tego się właśnie bałem, słuchajcie, że dzisiejszy odcinek, przepraszam za mój katar, mimo tego, że była świetna zapowiedź, były świetne nagrania, to Maciek powie, była sarna, ale sobie poszła. Nie, ale już tak czysto poważnie, Maćku, twoje wrażenia. No przede wszystkim trzeba tu pochwalić Infireya i ten model właśnie za to, że przy tych parametrach rozdzielczości sensora zrobili to 3,5-krotne powiększenie minimalno-optyczne. Daje to dużo frajdy, bym powiedział, ze względu na to, że nie muszę powiększać za dużo, żeby już widzieć dokładnie cel. No, estetycznie wykonany celownik. Infireya znamy już od paru ładnych lat. Znamy modele TD50L, tak? Czyli jeżeli chodzi o noktowizję. Kolejny, jeżeli chodzi o termowizor, to mamy ten TL35, TL50. No i wreszcie dochodzimy do najwyższego modelu z tych modeli, powiedzmy, lunetopodobnych. TH50V2. Maćku, ja wszystko rozumiem. Wiem, że jest kilka modeli, nasi widzowie też, ale przejdźmy do szczegółów. Byliśmy razem na polowaniu w Wałbrzychu. Jak ci się w ogóle nosiło? Jak praca w łowisku? Ja wiem, że ty jesteś bardziej strzelcem strzelnicowym niż strzelcem takim łowiskowym, bo preferujesz bardziej strzelnicę. Jednak nasi widzowie chcieliby poznać twoje odczucia podczas polowania. Regulacja płynności, ostrość, no opowiadaj. Znaczy no to ten płynny zoom, czyli po prostu za pomocą pokrętła powiększamy płynnie. To nie jest duży plus, tak? Duży plus. Co tam jeszcze? No, tak jak powiedziałem wcześniej właśnie, te 3,5-krotne powiększenie właściwie robi tak, że ja dojeżdżam do 5 razy powiększenia, powiedzmy. Nie mam jakiejś wielkiej straty jakości obrazu, czy jeszcze dokładnie widzę. A cel mam już, można powiedzieć, dość blisko. Tak? Okay. No, tak jak mówię, no, bardzo mi się podoba. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No, te parametry, które są, czyli ta najwyższa rozdzielczość sensora z tej grupy produktowej. Co tam jeszcze? No, mała plamka, czyli 12. Też wysoka czułość. I co tam jeszcze? No, fajna to aplikacja. No i ten wyświetlacz, który jest, czyli 2,5 tysiąca tam około. No. Czyli też duża rozdzielczość wyświetlacza. Tryby kolorystyczne. Ja używam, wiadomo, czarna świnia, biała świnia, jak ja to mówię. Myślę, tak? Że większość osób tak A niektórzy też kolory, bo wtedy widzą troszkę, czasem można to używać. No jasność ekranu, wiadomo, też do ustawienia, żeby nie później nie być ślepym całkiem na to oko celujące. Mnie się bardzo podoba ten. Dobra, mówimy o samych plusach. Czy są jakieś minusy? Znalazłeś jakiś minus? No, klapka mogłaby być lepiej wykonana przy tych pieniądzach, które wydajemy, bo jest niezła, tak? Nie zgubiłem, nie połamałem, jest ok. Aczkolwiek mogłaby być fajniejsza. Okej. Okay. Ja z minusów powiem wam tylko tyle, że ja go nie znalazłem, ale znalazł go Arek Ciecierski, bo w filmiku, który on opublikował, dowiedziałem się, że nie można wkładać drugiego akumulatora, tego zewnętrznego, żeby były naładowane dwa naraz. Czyli jeżeli luneta jest naładowana, to nie powinniśmy wkładać... Ale to jest... Aha, no dobra. Nie powinno być włożony drugi akumulator. Dopiero jak ten, który jest wbudowany, nam się wyczerpie lub już jest na wykończeniu, wkładamy dopiero ten, który mamy zewnętrzny naładowany. Ja używałem bez tego akumulatora dodatkowego, gdyż obserwując przez dodatkowe urządzenie, czyli monokular tam termowizyjny akurat w tym przypadku, głównie używam tamtego urządzenia, więc ten czas baterii tutaj tego akumulatora jest w zupełności wystarczający. Nawet gdybym nie używał tego monokularu do obserwacji, to
to nadal by mi starczył czas jakby działania tego akumulatora wewnętrznego. Zgadza się. No ale może być. No są, jest, jeżeli chodzi o masa, można powiedzieć, też mogliby pójść w kierunku, żeby to było troszkę jeszcze lżejsze, no ale musimy sobie zdawać sprawę, że te akumulatory, które są wbudowane, czy akumulator wbudowany w środku jest, też ma swoją masę. No i tutaj też mamy aluminiowe osłonki i to pokrętło, także to wszystko jest, nazwijmy to metalowe, tak? Więc to też swoje musi ważyć. Jasne. No ogólnie jak weźmiemy lunetę, załóżmy dzisiejszą jakąś tam taką konwencjonalną, tak, z normalnym układem optycznym, no to ona jest lżejszym powiedzmy produktem od tych termowizorów czy noktowizorów. No, bo do nokto dochodzi nam jeszcze doświetlacz na przykład i to jest jeszcze dodatkowa masa. No, ale tu mamy termo TH50 Tube V2, to jest no, jeden z najlepszych. No. Okay. To takie podsumowanie już widzę na sam koniec prawie, że jeden z najlepszych. Słuchajcie, no powiemy Wam tylko tyle. Testujemy różne urządzenia, jednak musicie pamiętać, że to Wy decydujecie, które z nich jest najlepsze, dlatego że każdy z Was ma swoje indywidualne parametry, tak? Czyli ja widzę inaczej, Maciek widzi inaczej, jednemu może się podobać w takiej obudowie, drugiemu w innej. Ta optoelektronika, która jest teraz, jest już naprawdę na tak wysokim poziomie, że wszyscy producenci są bardzo, bardzo blisko siebie. Ci tacy, mówię o tych czołowych graczach, prawda? Prześcigają się, to jest normalne, zwłaszcza teraz przy tym, jak mocno się rozwijają te firmy. No, na pewno będziemy mieć coraz fajniejsze, coraz lepsze urządzenia. A to urządzenie już, można powiedzieć, nawet te niższe modele z Tube'a już są w zupełności wystarczające, a ten TH50 jest naprawdę tutaj, no, sami widzicie, no tak, czy tam, no, zobaczycie. Tak, widzicie obraz. Tak, jeżeli chodzi o obraz, gdzie akurat obserwowaliśmy byki, tak? No i no, można powiedzieć, że w szczegółach widać wszystko. Nie? Wszystko, dokładnie. Dobra, słuchajcie, Maćku, bardzo dziękuję za pomoc, za recenzję. Was bardzo serdecznie zapraszam do tego, abyście zerknęli też na kanał Arka Ciecierskiego, gdzie wszystkie recenzje jego sprzętu tam są też dostępne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Arek ma swój sklep i też zaczął być YouTuberem. Czyżby chciał nas podgryzać? Myślę, że nie. Ale klikajcie, pod spodem jest link do Arka strony. Możecie ją zasubskrybować i zerkajcie, bo warto, bo naprawdę Arek też robi świetną robotę. Tube TH50 V2. Polecamy. Dzięki, Maćku, jeszcze raz. Dziękuję. Dasz Bór. Dziękuję. Cześć. Do zobaczenia. Dasz Bór.